Zakręcone historie. Popatrzcie, zawiera kwasy omega-3. Dodaje się fragment DNA z ryb do jabłka i powstaje rybojabłko. Smak bez zmian. Dokąd nas zaprowadzi nauka? Ale do czego mi są potrzebne kwasy omega-3? Skoro zrobili już rybojabłko, to co oni jeszcze wymyślą? Zbawca. Wszyscy musimy umrzeć, ale czy na pewno? Komórka się dzieli. Na końcu chromosomów są telomery, które z czasem odpadają. A to powoduje starzenie się komórki. Wyodrębniliśmy sekwencję DNA decydującą o długości naszego życia. Jeśli uda nam się ją zmienić, jest teoretycznie możliwe, że wprowadzimy ją do wnętrza wirusa i ponownie do organizmu, żeby zahamować proces starzenia się. Tak, a nawet cofnąć zegar biologiczny. Nie do okresu niemowlęctwa, ale optymalnie do wieku 21 lat. Rewelacja. Ale słyszeliśmy to już 3 lata temu. Chyba się nie mylę. Nie. Badała pani DNA długowiecznych organizmów, takich jak żółwie morskie. Tak, ale nie znamy jeszcze mapy genomu tych długowiecznych zwierząt. Od kiedy pani nad tym pracuje? Od 14 lat. Od urodzenia dziecka. Jak ci poszło? Dobrze. Powiedzieli, że to obiecujące badania. Kiedy dadzą odpowiedź? Może za miesiąc. Zaraz przyjdę, skarbie. Muszę tylko... Mamo? Niech będzie, co ma być. Ale co? Jeśli nie znajdziesz... lekarstwa, to trudno. Nie boję się śmierci. Psy też żyją tylko 14 lat. Nie mów tak. Jestem prawie u celu. Zostało jeszcze tylko jedno ogniwo. Odgrzeję coś na kolację. Nie chce mi się gotować. Jak wykład? Chyba nic z tego nie wyjdzie. Dlaczego? Potrzebne mi spektakularne odkrycie. Wpadniesz dziś do laboratorium? Nie wiem, dlaczego pytasz. Dani ma 15 lat i organizm 75-letniej kobiety. Spójrz na to. Ile on ma lat? 22, 24. Uwierzysz, że 49? Nie, to jakiś błąd. Siedzi od 18 lat w więzieniu. Nie mógł popełnić zbrodni, mając 6 lat. Ale nie ma 49. Dlaczego go operowałeś? Dostał nożem. Rana miała 15 centymetrów. Nóż przebił śledzione i płuco. To było tydzień temu. On już chodzi, a powinien nie żyć. Wziąłem próbkę krwi. Powinna się zbadać. On o tym wie? Nikt się nie dowie. Nie mogę. Poproś go o zgodę. Nie mogę. Od tygodnia obserwuję tę krew. I wiesz co? Co? Hemoglobina jest bardzo żywotna. Nie ma śladów obumierania. Masz swoje odkrycie.
Kani, gdzie jesteś? Mamo? Mój Boże. Moja noga boli. Co się stało? Bardzo cię boli? Strasznie. Gdzie się podziała Debbie? Wyszła już po czwartej. Spróbuję cię podnieść. Chwyć mnie za ramię. Ostrożnie. Powoli. Jest złamana, czuję to. Wezwę pogotowie. Nie zniosę tego dłużej. Wiem. Bądź dzielna. Wezwę karetkę. Nie chcę. Dłużej tego nie wytrzymam. Idziesz zabić następne niemowlę? Bóg z tobą. Osie. Jak ona się czuje? Elementy morfotyczne krwi są identyczne. Co takiego? Jak skopiowana płyta CD. Każda generacja jest identyczna, a każdą z sekwencji można wbudować do wnętrza wirusa i przenieść do komórki i cofnąć zegar biologiczny. Chcesz robić doświadczenia na zwierzętach? Chyba mówię jasno. Nic nie wiemy o skutkach ubocznych. Ona umiera. Nie mamy zgody. Żeby wykorzystać DNA zabójcy, wyleją mnie z pracy? Spójrz na to obiektywnie. Szanie to. To może ją zabić, a tobie zrujnować karierę. Szanse są minimalne. Poczekaj, aż będziesz miał dzieci. Jeśli się nie uda, chcę odejść. Chcę umrzeć, zgoda? Musi się udać. Obiecaj, że pozwolisz mi odejść. Dobrze, jeśli się nie uda. Kocham cię. Chcę cię przeprosić. Od paru tygodni jestem okropna. Wybacz. Twoja córka cierpi na rzadką, nieuleczalną chorobę. Musisz się z tym pogodzić. Boże. Ona ma drgawki. Muszę kończyć. Grozi jej zawał. Jest w trakcie terapii. Nie skończy jej. Jest odwodniona. To zwiększ dawkę. Może mieć migotanie. Trzeba podać więcej płynów. Ale jej serce tego nie wytrzyma. Musimy ją zabrać do szpitala. Mamo? Dani, jak się czujesz? Nie wiem, boli mnie gardło. Wiem, skarbie. Czuję się samotna. Jaka? Jestem tutaj, kochanie. Jeśli pójdzie do szpitala, umrze.
mogę chodzić. To nie sen. Chodzę. Myślisz, że możemy pójść do kina? Skarbie, zabiorę cię nawet do Paryża. Spokojnie, nie wszystko naraz. Jak widać na ekranie, jej skóra nabrała koloru i wygląda znacznie lepiej. To cud. Zdumiewające. Proszę o zgodę na rozpoczęcie badań na dużą skalę. To niemożliwe, przykro mi. Może pan zachować anonimowość. To niemożliwe. I proszę zwrócić mój materiał genetyczny. Nie dałem na to zgody. Z powodów religijnych? Nie jest pani wierząca? Nie. Ma pani prawo. Panie Mustafa, takie przełomowe odkrycie zdarza się w medycynie raz na kilkaset lat. Może pan ulżyć cierpieniom miliardów ludzi. Pani doktor, Sara Carmody, cierpienie jest częścią ludzkiej egzystencji. Proszę mi zwrócić materiał genetyczny. Pańska krew płynie już w żyłach mojej córki, więc odda mi pani córkę. Co? Jeśli ona ma moje geny, musi pani ją oddać. Bardzo mi przykro. Nie może pan... Kogo on zabił? Jakiegoś Libańczyka. To dziwna sprawa. Był jego przyjacielem. Byli do siebie podobni. Jak bracia. Zabił go, by się posłużyć jego paszportem. Jeśli Mustafa się nie zgodzi, użyjemy komórek Dani i będziemy kontynuować badania. Prawo autorskie nie stosuje się do człowieka, dlatego chcę ją zabrać, żeby nam nie pomogła. Dani, uważaj, to ostre. Jak w szkole? Dobrze. Masz przyjaciół? Nie wiem, jesteś moim przyjacielem? Chyba tak. No to mam. Możesz przestać? Po co? Cholera. Zagoi się do jutra. Zrobię ci opatrunek. Jesteś wrażliwy jak na lekarza. Dani, przestań. Nie czujesz bólu? No właśnie. Nic nie czuję. Możemy jechać? Dziwnie się zachowujesz. Nie jestem już normalna. Po tej terapii wydaje mi się, że wszyscy wokół zamienili się w zombie. Nawet ja? Wszyscy. Może powinnaś iść do terapeuty. Dlaczego nie mogę go poznać? Kogo? Przecież wiesz, jest moim ojcem. Co takiego? Mam jego DNA. Jestem jedyną osobą na świecie, która ma troje rodziców. Masz jednego ojca, mieszka w Kanadzie. Nie wiadomo gdzie.
Ten człowiek wyszedł z więzienia i ślad po nim zaginął. Dani, otwieraj. Jestem zajęta. Musimy porozmawiać. To ważne. No co? Palenie mi zaszkodzi? Możesz ściszyć muzykę? Masz moje wyniki. Tak. Nie mogę mieć dzieci. Kochanie, nie, idź sobie. Skarbie, przecież żyjesz. Nieprawda, jestem twoim eksperymentem. Dokąd idziesz? Co się martwisz? Nawet gdyby mnie zgwałcili, nic bym nie czuła. Jestem wybrykiem nauki, dziwadłem. Stworzyłaś je na własny użytek. Boże, włamali się do lodówki? Tak. Niech to szlak. Wszystkie próbki zniknęły. Niczego nie dotykaj. A co z danymi? Dobrali się do komputerów. Poszli na całość. Kto? Obrońcy życia. Pani doktor, mam parę pytań. Zapomniałam o czymś. Zaraz wracam. Zaraz wrócę. Cześć, sekretarka Dani, Sari. Nie możemy teraz odebrać. Dani, odbierz telefon. Dokąd się wybierasz? Ona idzie ze mną. Co? Wynoś się z mojego domu. Zaraz to zrobię. Uspokój się. To przestępca. Zabił człowieka. Proszę nie dramatyzować. Przeżyłem 80 pokoleń. Większość ludzi tak marnuje swoje życie. 80 pokoleń? Nie jestem Dawidem Mustafą. Co 15 lat, żeby ukryć swoją tożsamość i przetrwać, muszę się stać kimś innym. Robię to od 2000 lat. Teraz Dani musi robić to samo. Dzwonię na policję. Nie wyjdziecie stąd. Puść mnie. Chcesz mnie wykorzystać, żeby zmieniać innych ludzi? Oczywiście. Będę im ratować życie. To śmierć nadaje sens życiu. Nieśmiertelność to wieczne zmęczenie i bezsens istnienia. O czym ty mówisz? On wie o tym najlepiej. Włożyłam w to tyle wysiłku. Jesteś mi potrzebna. Nie pamiętasz? Obiecałaś. Jeśli się nie uda, pozwolisz mi odejść. Ale się udało. Nie, mamo. Nie tak miało być. Żegnam, pani doktor. Przykro mi. To nieuczciwe. Nie możesz jej zabrać. Muszę odejść. Wybacz mi. Kim ty jesteś? I co tu robisz? Nie wiem, dlaczego ciągle żyję. Dawno, dawno temu nazywano mnie Łazarzem. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz.
i wyszedł zmarły. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Jadwiga Cichocka. Konsultacja profesor nauk medycznych Arkadiusz Jeziorski. Czytał Stanisław Olejniczak.